Kongres Naturalny to największe wydarzenie online w Polsce o tematyce naturalnej. Jeśli podoba Ci się to, co robimy i chcesz, żeby kongres dalej się rozwijał, to możesz nam w tym pomóc, przekazując 1,5% podatku lub dowolną kwotę na darowiznę. Potrzebujemy Twojej pomocy. Pamiętaj, że razem tworzymy ten kongres, a razem możemy wszystko. Witajcie wszyscy. Sorry za to opóźnienie, jakoś tak wyszło. Sam nie mogłem się doczekać, ale miło się słuchało. Paweł, niezły gawędziarz, i Jędrzeja też wcześniej, i tak sobie słuchałem trochę i zastanawiałem się, Boże, na jak zaawansowanym poziomie są te rzeczy, które się tam dzieją już gdzieś w przestrzeni, a ja gdzieś tutaj próbuję ze znajomymi dłubać jakąś malutką osadę, można by powiedzieć. No ale no, opowiem wam trochę o niej. Zbudujmy ją razem, może nawet, jak się uda, któregoś pięknego razu. Pewnie część z was miała okazję nawet odwiedzić to miejsce w tym roku. Dużo się zmieniło, był przypływ, duży przypływ energii. To, co widzicie na zdjęciu teraz, to jest 5,5 hektara obecnie, na których staramy się razem ze znajomymi zbudować pełną społeczność, nie tyle co osadę, co próbujemy zbudować społeczność, która żyje ze sobą razem i jakby nie tylko dzieli teren, dzieli w zasadzie swoje życie. Ja mogę o tych wszystkich ludziach, którzy są, którzy nie są tak naprawdę moją rodziną, ale mogę o nich powiedzieć jako o swojej rodzinie trochę. To są już mi bardzo bliscy przyjaciele. Ci ludzie, którzy tu przyjeżdżają też, to są niesamowite osoby, z którymi często od razu idzie złapać dobre połączenie, co jest piękne. To, co widzicie na zdjęciu, to jest właśnie te 5,5 hektara. Ja sobie pozwoliłem trochę podkolorować na zdjęciu to, co jest w naszej jakby własności. Oczywiście cała okolica to nie wszystko. To jest to, co widzicie na jasno-zielony i jasno-żółty kolor. On tak naprawdę to jest wiele działek, które dzielimy. Traktujemy je jako wspólne i staramy się zarządzać nimi, wytaczać ścieżki, czy budować infrastrukturę w ten sposób, żeby była dostępna dla wszystkich, jak najbardziej efektywna. I to są trzy części, bo to jest dużo więcej działek. Jedna, na której zaczęliśmy pracę, kiedy 3 lata temu poznałem tutaj ludzi, to jest ta, którą widzicie w prawym górnym rogu, tak zwana mandala. Na niej w pierwszym roku, to był rok po pandemii, kiedy poznałem tutaj ludzi i zaczęliśmy budować ogród społecznościowy, z którego żywiliśmy się przez pierwszy rok w dużej części, myśląc o tym, że no, czasy, jakie nas spotkały, są dość niepewne. Wszyscy dobrze znamy ten obrazek, gdzie na półkach, w sklepach zaczyna brakować produktów. Wspominaliśmy wcześniej o papieru toaletowym, który stał się jakimś takim podstawowym produktem do przetrwania dla wielu osób. Ale tak naprawdę najważniejszą rzeczą dla każdego z nas, nie tylko nas tutaj, ale i dla was, jest żywność. Więc to była pierwsza rzecz, za którą wzięliśmy się tutaj. I to miejsce znajduje się w Dolinie Bugu. Mieszkamy przy samym Bugu, więc większość gleb to są tutaj 6 klasy. Niestety same piaski naniesione przez Bug, więc strasznie słaba gleba, z którą mieliśmy spory problem. Za bardzo nic nie chciało tu rosnąć, dlatego jak budowaliśmy grządki, musieliśmy nanieść na początku sporo materii organicznej, żeby później przykryliśmy ją z taką brzyźniejszą ziemią z kopania stawu, który widzicie tam obok, który też wykopaliśmy w pierwszym roku. No i pasły się też na terenie konie, które w jakiś sposób całą tą przestrzeń nawoziły i regenerowały. Druga część tych działek to jest część, którą kupiłem w kolejnym roku. Zdecydowałem się, że rzeczywiście jakby dobrze się nam tu żyje. To jest to miejsce, w którym chciałbym zostać, bo są tu ludzie, z którymi rzeczywiście życie może na razie nie tyle, co jest łatwiejsze, chociaż jest piękne. Rzeczywiście nie wymieniłbym go na żadne inne. Wydaje mi się, że w tym momencie jest dużo łatwiejsze, kiedy nie jestem w mieście,
mogę wszystko, tak naprawdę nic nie muszę, jest świetnie, ale w każdym razie zdecydowałem się kupić działkę i ta część po środku, ten pasek po środku z tym domkiem, który tam stoi, nie wiem na ile dobrze widzicie, to jest kawałek, którym się opiekuję, to są dwie działki tak naprawdę, część jest moja, część należy do mojej przyjaciółki Micheli. I tak wyglądał ten kawałek, kiedy wpadł w nasze ręce. Stąd w ogóle nazwa Nowa Ziemia, która pojawia się tam w mediach społecznościowych czy w rzeczach, które tworzę. I tak to wyglądało na początku. To był pierwszy rok. W pierwszym roku pasły się tam konie. One zregenerowały trochę ten kawałek i kolejnego lata zacząłem tam działać, jakby przeniosłem całą uprawę warzyw. Tak naprawdę obecnie mandala jest w takim trochę uśpieniu, ten ogród społecznościowy, on sobie tam chyba teraz czeka na dobry moment, gdyż jakby skala, ilość osób, które zaczęły kręcić się tutaj w drugim roku była trochę mniejsza, więc zdecydowałem się przenieść też uprawę warzyw trochę bliżej tego miejsca, w którym obecnie jestem. Więc widzicie tu zdjęcie z drona podczas procesu budowy i kolejne takie porównanie październik 2021 i kwiecień 2023, początek tego roku, ile się zmieniło i tak naprawdę no, dużo osób pomagało mi w tym wszystkim, co tu się działo. W drugim roku była jeszcze tutaj ze mną non-stop Gabi, która budowała barakowóz, który widzicie w lewym dolnym rogu, ilustracji i razem staraliśmy się przygotować ogród, jak największą powierzchnię, posadziliśmy drzewa, ale tak naprawdę przez większość czasu większość tych rzeczy można zrobić jednym człowiekiem, tak mi się wydaje. To co widzicie na ilustracji, to są 4000 metrów kwadratowych, całkiem spora przestrzeń. Wydaje mi się obecnie, że 1000 metrów kwadratowych rocznie to jest tak optymalnie, żeby się nim zająć, że te 4000 jednak potrzebowałem trochę czasu, żeby zacząć z niego korzystać w pełni, ale obecnie już kończy mi się powoli miejsce, w którym mógłbym dosadzać nowe drzewa. Zrobiło się już tak gęsto, jest nie dość, że mamy wiele poletek, które żywią masę ludzi, które przyjeżdżają. Jest mnóstwo drzew owocowych, nie tylko owocowych, spełniają przeróżne funkcje. Od tych, które w przyszłości będę wykorzystywał jako opał czy materiał budowlany, ale są drzewa typowo wiążące azot w glebie, czy które po prostu mają zasłonić działkę od wiatru. O tym mógłbym się rozgadywać, ale też na razie będę pilnował się trochę, żeby nie przesadzić. No i trzecia część działki to działka, którą kupiła Marta z Józkiem razem w tym roku, na początku tego roku, więc jakby co roku bardzo szybko poszerza się teren i mam nadzieję, że tak to będzie wyglądało też w kolejnych latach, a na to się zapowiada, bo już teraz oficjalnie chyba można powiedzieć do naszej takiej bliższej społeczności dołączyła Ola, która obecnie wyjechała za granicę jeszcze do Danii odłożyć trochę kasy, żeby kupić działkę obok i wraca na wiosnę, żeby wystartować z sezonem ogrodowym. Ale ta działka, która doszła w tym roku w nasze władanie, że tak powiem, i zaczęła się budowa domu z kostki słomy i gliny też. Józef w ogóle miał okazję wczoraj występować na kongresie, więc pewnie część z Was miała okazję posłuchać jego wykładu a propos tego, jak zbudować taki dom, jak się przygotować do jego. Ja jeszcze o nim troszkę opowiem. No i tak, obecnie za oknem mam śnieg i patrzę na ten domek, który jest już pokryty dachem, ma ściany, nie ma jeszcze okien i drzwi, ale mam nadzieję, że na wiosnę prace będą kończone i bardzo szybko Marta z Józkiem się wprowadzą. W ogóle Martę z Józkiem też poznaliśmy w tamtym roku, więc to wszystko dzieje się bardzo dynamicznie i tak właśnie wracając do tego, co się dzieje gdzieś tam u Jędrzeja w Izerach czy w osadzie Brzozówka, my tutaj tak naprawdę dopiero raczkujemy. Ja nie miałem też okazji być w ogóle w innych miejscach tego typu. Tak się stało, że od razu trafiłem tutaj i zacząłem działać, bo wydaje mi się, że czas nagli na to, żebyśmy zaczęli się łączyć w takie społeczności, które mogłyby razem funkcjonować i wspierać się w jakiś sposób.
Tutaj zdjęcie, wracamy jeszcze do całokształtu, więc macie mniej więcej pogląd tego, tych naszych działek. Większość to jest las tak naprawdę. Las to jest dużo powiedziane też, to jest w sumie głównie monokultura sosny czy brzozy. Ona jest wykorzystywana jako materiał budowlany różnych konstrukcji czy też opał. Jednak stopniowo staram się zamieniać ten drzewostan na jakiś bardziej zróżnicowany. Myślę, że to w przyszłych latach będzie się działo. Podobno ze względu na zmiany klimatu, na ocieplający się klimat w naszej szerokości geograficznej, sosna chyba, jak i brzoza mają czas do 2100 roku. Chyba później będzie już tu na tyle ciepło i sucho, że bardzo możliwe, że nie będzie można ich tu uprawiać. Więc tak naprawdę wszystkie te drzewa, które widzicie, nie tylko tutaj z przodu, ale tam z tyłu i na zdjęciu, cała ta przestrzeń dość dzika, zarośnięta sosną, tak naprawdę też monokulturą sosny, przez najbliższe 50 lat powinna zostać wymieniona, co mnie trochę w jakiś sposób niepokoi, chociaż też jest, no jakby ten cały materiał będzie można wykorzystać, aczkolwiek kto nasadzi nowe drzewa w tej całej pięknej, dzikiej przestrzeni. Nie wiem, czy wspominałem też, że tak naprawdę znajdujemy się spory kawałek poza cywilizacją. Właśnie to widać gdzieś tam w oddali, jakieś budynki, zabudowania lokalnej wioski, ale tak naprawdę mieszkańców pewnie mógłbym zliczyć na palcach u jednej ręki. Tak naprawdę więcej osób obecnie chyba przebywa czasami w tej przestrzeni tutaj z przodu w naszej osadzie, niż jest w lokalnej wiosce, co mnie w jakiś sposób cieszy, aczkolwiek też nie daje dużego popisu do tego, żeby działać z lokalną społecznością, aczkolwiek tego też szukam i staram się to robić, żeby nawiązywać kontakty, i o tym jeszcze trochę później wspomnę. Więc kim jesteśmy i co nas łączy? To jest takie pytanie, kim jesteśmy, na które ciężko odpowiedzieć, bo jak widzicie na zdjęciach, jest masa osób. Oczywiście nie wszystkie mieszkają tutaj na miejscu, ale bardzo duża część z nich po prostu orbituje bliżej lub dalej tego miejsca. Ja czuję, że oni wszyscy są jakąś częścią tego, co tu się dzieje, i to są osoby, które potrafią być tu co weekend albo zostać na miesiąc. Potrafią odwiedzić nas też raz do roku, albo były spora liczba osób ze względu na to, że ta społeczność zaczęła się też rozrastać w internecie. Była tutaj pierwszy raz w tym roku i często już 4 czy 5 razy potrafili nas odwiedzić, co mnie bardzo cieszy. Widzę, jak duża jest potrzeba na to, żeby te miejsca powstawały, i cieszy mnie bardzo, że ten kongres w ogóle ma taki rozmach i możemy się tutaj spotkać i wymieniać i działać wspólnie. Więc kim jesteśmy? I są i dzieci, i są osoby starsze, tak naprawdę z każdego pokolenia ktoś się znajdzie, i z przeróżnymi umiejętnościami i zawodami tak naprawdę. Ja jestem takim trochę wolnym człowiekiem od 5 lat, 4 nie pracuję w systemie, że tak powiem. Zająłem się po prostu tym, co robię, życiem, uprawą ziemi, ale mamy ludzi, którzy pracują zdalnie, tak jak Gosia, która mieszka tu na miejscu. Są psychologowie, są budowniczy, tak jak Józef czy Marta, która prowadzi fundację, działa w edukacji, edukuje dzieci, młodzież. Są muzycy, są filmowcy. Jest naprawdę duża różnorodność, co wydaje mi się jest potrzebne. Tak jak w naturze ta bioróżnorodność jest potrzebna, tak w takich miejscach pozwala nam to od siebie czerpać też w dużym stopniu. No i przez przypadek przeskoczyłem, ale tak. Co nas łączy? I na to pytanie mógłbym odpowiedzieć tym obrazkiem, który teraz się pojawia. Może zabrzmi to trochę banalnie. Ta biała, niebieska kulka, którą widzicie, która przemierza naszą przestrzeń kosmiczną, nasza planeta jest tym miejscem, które łączy nas wszystkich. I dla mnie to wystarczająco dużo, żeby zacząć działać wspólnie i razem i robić coś, by zmienić obecną trajektorię chyba, w jaką podążamy, albo przynajmniej zrobić coś, żeby dostosować się do zmian, które nadchodzą, bo jakby obecny stan planety w jakimkolwiek aspekcie, chyba byśmy nie spojrzeli na niego,
jest coraz gorszy. Mamy dobre aspekty życia na tej planecie, oczywiście jest przyjemnie, mamy jedzenie na półkach, aczkolwiek z drugiej strony stan rzek, z których już nie można pić wody, w niektórych nie można się nawet kąpać ze względu zanieczyszczenia, stan powietrza, jedzenie, jakim się żywimy w sklepie, już powoli przestaje nosić miano żywności, tylko jest to wysoce przetworzony produkt spożywczy. Już nie mówiąc o niektórych rzeczach, że to po prostu jest trucizna. Globalne ocieplenie czy zmiany klimatu, kończąca się woda, kurczące się pola uprawne, wycinka lasów. Przez ostatnie 100 lat udało nam się wyciąć więcej niż przez ostatnie 9 tysięcy, to jest 30% planety pozbawiliśmy lasu. Mamy coraz mniej materii organicznej. Nasza gleba jest w opłakanym stanie, mimo że obecnie cały nasz system żywieniowy opiera się na tej glebie, na tym, co mamy pod stopami, to traktujemy ją, jakby była czymś w ogóle totalnie zbędnym. Jej stan pogarsza się z roku na rok i mówi się o tym, że mamy przed sobą jeszcze 30 lat do 60 tradycyjnego rolnictwa, gdzie oramy ziemię i później ta gleba nie będzie się już totalnie nadawać. Czym się wyżywimy na tej pięknej planecie jeszcze? Nie mam pojęcia i znaczy mam pomysł i jest nim to miejsce i jest wiele takich miejsc, które możemy stworzyć. Tak, więc to jest to, co nas łączy. Łączy nas też jakby właśnie to, że chcielibyśmy się uniezależnić od tego wszystkiego, co dzieje się na zewnątrz. Pandemia już wyraźnie pokazała niektórym, jak w ciągu jednego dnia może zacząć brakować produktów na półkach, co się wtedy dzieje z ludźmi i te nagrania, na których widzicie ludzi walczących o papier toaletowy, to jest po prostu no coś, co przychodzi ludzkie pojęcie. Ja się śmieję trochę, ale z drugiej strony nie wiem, czy nie mam łzy w oczach mi się cisną, bo gdyby to była żywność, to co byśmy robili wtedy, nie? Samowystarczalność, ja w zasadzie powinienem powiedzieć współwystarczalność, bo kiedyś też byłem fanem tego, że chciałbym wszystko sam zapewnić sobie, uciec gdzieś tam w Bieszczady, kupić działkę i założyć swoje gospodarstwo, ale teraz widzę, jak ciężko jest samemu ogarnąć wszystko. Dlatego życie, tak jak robili to nasi przodkowie, czy tak jak to się robiło przed chwilą, tak naprawdę na wsi w ten sposób się żyło, jest czymś jakby kuszącym, bo wiem, że się da. Ludzie przetrwali tak tysiące lat, żyjąc w lokalnych, małych społecznościach. Bez technologii, bez internetu, bez prądu, bez lodówek, bez bieżącej wody. Okej, wiem, że stan życia, jakość życia była pewnie troszkę mniejsza niż obecnie, ale właśnie możemy korzystać teraz z tego, że mamy dostęp do tą technologię. Póki co jeszcze nic się nie rozpada, powiedzmy, bo jak widzimy, różne rzeczy nas zaskakują, jak chociażby wojna na Ukrainie czy w innych częściach planety. Co się stanie, jak nam zabraknie tych wszystkich dobrych rzeczy i jak wtedy, czy wtedy będziemy w stanie dość szybko i dobrze zorganizować się do tego, żeby stworzyć podobne miejsce, stworzyć podobną współwystarczalność, zbudować cokolwiek. Dlatego wydaje mi się, że ważne jest to, żebyśmy wszyscy zaczęli działać w różnych miejscach. Jakby, jak przyjeżdżałem tutaj, to miałem taki plan, taki pomysł był, że jestem tu 2-3 lata, sadzę drzewa, buduję dom i tak naprawdę jak już wszystko sobie zaprojektuję i cały ten ekosystem, który tutaj funkcjonuje, będzie już sam się napędzał, ja jadę w kolejne miejsce i tam buduję kolejne podobne miejsca i mam nadzieję, że to się stanie. Ja widzę teraz, że 2-3 lata dla mnie to trochę mało, szczególnie, że wszystko nabrało teraz rozpędu i jeszcze przynajmniej rok na dokończenie chatki i popchnięcie tej pędzącej kuli śniegowej potrzebuję. Ale tak nadal o tym myślę, żeby już mam parę miejsc też na mapach Polski, które chciałbym odwiedzić i zacząć współtworzyć i uczyć się więcej i działać.
To, co nas łączy też, no i w dużej mierze to, o czym mówiłem, właśnie żywność, jedna z podstawowych rzeczy, którą potrzebujemy do życia, więc uprawa ziemi, permakultura, ogrodnictwo i to, że jakby jest tu duży popis do tego, żeby tą glebę regenerować. Dużo osób nie ma pieniędzy na to, żeby pozwolić sobie na kupno działki na żyźniejszych glebach, bo one są dużo, dużo droższe. Szóste klasy gleb. No jakby to jest ta niższa półka i mimo, że są tańsze, no to będziemy mieli duże trudności z tym, żeby zacząć tam uprawiać. A przynajmniej tak mi się wydawało. W sensie to miejsce jest dobrym testem i dobrze pokazuje, jak dużo można zmienić w jeden rok upraw, po prostu dbając o to, co w ziemi. Wystarczy przywieźć odpowiednią ilość materii organicznej. My mamy takie szczęście, że w okolicy mamy znajomą, która ma stadninę koni, więc obornika można stamtąd wywozić ile się chce. Oczywiście brakuje mi na to czasu, ale parę razy do roku się tam pojawiam. Mam nadzieję, że zorganizuję jeszcze jedną taką akcję, już teraz chyba na wiosnę, bo to jest coś, co glebę odżywia i da się z nią robić cuda, więc nie przejmujcie się tym, to znaczy przejmujcie się tym, jeśli możecie kupić glebę lepszej jakości, to oczywiście zróbcie to, bo to na pewno mogłoby sporo ułatwić. Ja chciałbym mieć taki kawałek ziemi, na którym mógłbym teraz doświadczyć tego, jak o ile łatwiej jest uprawiać niż tutaj na przykład, ale cieszę się, że teraz już wiem, że w jakimkolwiek miejscu na planecie nie wyląduję, to wiem, że jestem sobie w stanie poradzić, zbudować tą glebę, z której mogę czerpać żywność. A żywność obecnie, ja pamiętam ostatni rok, kiedy zimę spędziłem u rodziców w Kłodawie i tam musiałem się żywić tym, co ze sklepu oczywiście, bo zapasów nie przygotowałem, nie zabrałem sobie tyle stąd, żeby móc się wyżywić zimą. Teraz też to jest tak, mam mnóstwo dyni, jest trochę zapasów gdzieś tam na półkach, w słoikach i w ogóle, ale pamiętam dobrze tą sklepową żywność i po tych 2 latach jedzenia tylko tego, co się uprawia, nie tylko tego, oczywiście nie jesteśmy społecznością, która obecnie jest samowystarczalna, współwystarczalna, też część mojej diety, szczególnie zimą, pochodzi ze sklepu, ale czuję, jak mój organizm na tym traci i teraz już też jest ten trochę moment, kiedy ostatnią część sezonu skupiłem się bardziej na budowie niż na uprawie i mam dużo mniej żywności, która mnie dobrze odżywia i czuję to po organizmie. Nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę, ale przez ostatnie 50 lat czy 80 dużo warzyw i owoców straciło sporą część swoich wartości odżywczych i ja mam gdzieś tutaj w notatkach, pozwólcie, że posłużę się notatkami. Średnio każde z warzyw straciło 16% wapnia, 27% witaminy C, 48% żelaza, 21% witaminy B1. Już nie mówiąc o tym, czym pryskamy to jedzenie i później się tym karmimy, jakby oczywiste jest dla mnie, że bardziej wartościową żywność jestem w stanie wyhodować w swoim ogrodzie. I dlatego to jest istotne i zresztą chyba nie muszę wam tłumaczyć tu wszystkim zgromadzonym, ale tak, nasza ziemia kuleje pod wszystkimi aspektami, dlatego myślimy tutaj sporo o przyszłości. Mimo, że to lato było piękne i można zapomnieć w ogóle o tym, co się dzieje wszędzie wokół. Już w tym drugim roku też, jak trwa nadal pandemia, to nie mieliśmy o tym chyba zielonego pojęcia, co się dzieje na zewnątrz. Też można się tu totalnie odciąć i człowiek żyje chwilą tak naprawdę, ale cały czas nie gubimy z oczu tego, że chcielibyśmy, że myślimy o tej przyszłości i co będzie za chwilę i czy sobie poradzimy i co. Myślę o tych kolejnych pokoleniach, które się tu pojawiają i są małe dzieci, które się tu wychowują, które korzystają z tej przestrzeni. One prawdopodobnie przejmą to wszystko, co dzieje się wokół, ale no jakby to istotne, żeby zostawić im jakieś środowisko, w którym będą w stanie przeżyć. Ja mam duże wątpliwości do tego, czy będą w stanie żyć. Na pewno nie będą w stanie żyć tak dobrze jak my obecnie,
patrząc na obecnie na to, co się dzieje na planecie. Ale chciałbym zrobić coś, żeby po prostu było to miejsce, żeby ta planeta była jeszcze w jakiś sposób zdatna do życia, żebyśmy mogli my i oni, moje pokolenie, myślę, że za te 20, 30, 40 lat to miejsce będzie wyglądało zupełnie inaczej. I wydaje mi się, że jestem optymistą, aczkolwiek mam dużo takich, wydawałoby się, pesymistycznych myśli, aczkolwiek uznaję je za takie bardziej realistyczne i co daje mi trochę energii do tego, żeby działać właśnie ta katastrofalna, powiedzmy, że przyszłość, która może nas czekać za chwilę. Pojawia się dużo dzieci i młodzieży w przestrzeni i pięknie się obserwuje to, jak dobrze im się tu funkcjonuje, jakby, że to jest tak naprawdę ich naturalne środowisko też. Że jest to dla nich, to nie jest tylko miejsce dla nas, gdzie możemy uprawiać żywność, spotkać się przy ognisku, budować domy, żyć wspólnie, ale przede wszystkim właśnie miejsce dla dzieci i młodzieży. Część z tej młodzieży, czy też już mamy paru członków społeczności, którzy ukończyli edukację w alternatywnych formach edukacji, że tak powiem, w edukacji domowej czy szkołach demokratycznych. I jak tak sobie patrzę na swoich rówieśników i na to, jaką ja miałem przygodę ze szkolnictwem, i to, co się dzieje, jak dużo więcej takich ciekawości, zajawek, w ogóle umiejętności mają dzieci, które są edukowane w domach, czy edukowane w jakiś alternatywny sposób, to po prostu oczy wyłażą mi czasem z orbit. Pamiętam 2 lata temu, jak przyjechał do nas Adam. Adam ma 12, miał wtedy chyba 12 lat, 11. I mimo swojej edukacji domowej, no, miał przeogromną wiedzę na temat geografii, ale jak zaczął mówić o fizyce kwantowej, co go strasznie wtedy interesowało, to no, byłem pod wielkim wrażeniem. I to jest. Dużo ludzi właśnie ma dylematy odnośnie tego, czy wychowywać dzieci w takich miejscach, gdzie jakby pozbawione są w jakiś sposób szkoły. W edukacji domowej. W sensie tutaj też równie dobrze dojeżdża lokalny bus i można wysłać dziecko do normalnej edukacji, ale wydaje mi się, że jednak te alternatywne sposoby są też w obecnych czasach jakby cudownym lekarstwem na to, co się dzieje z młodzieżą, z edukacją, ze światem. No i natura, która nas otacza, widzieliście na pierwszym zdjęciu. Ile jest tej przestrzeni wokół nas, zielonej, dzikiej też. Są takie miejsca, jak się chodzi na spacery, gdzie ludzka stopa czasem nie postała, pewnie przez setki lat. I czasami zapuszczam się w te miejsca i tam chodzą tak naprawdę, są tylko szlaki, łosi, jeleni, gdzieś tam widać działalność bobrów. Są piękne miejsca, w których można odetchnąć, odpocząć i jakby ponownie w jakiś sposób połączyć się z tym, w czym wyewoluowaliśmy. Obecnie, żyjąc w tej betonowej dżungli i mając do dyspozycji tylko jakieś takie drzewko za parkiem czy wydeptaną trawę między osiedlami, po prostu zapomnieliśmy, jak to wszystko wygląda. To tak naprawdę są możliwe, że i ostatnie momenty, kiedy można zobaczyć, w sensie. Stan biosfery planety jest ciężki. Teraz, tak jak 50 lat temu można było sobie polecieć po całej planecie i pooglądać orangutany i różne inne zwierzęta, które teraz są na skraju jakby wyczerpania, wyginięcia, boję się, że podobnie będzie z resztą świata. I nie zdawałem sobie z tego sprawy. W ogóle nie zdawałem sobie sprawy, jak wygląda dzika natura, chociaż głównie monokultura sosny, tak jak już wspomniałem. Tak, daje ona, wydaje mi się, że w jakiś sposób leczy i sprawia, że no, czujemy to połączenie z tą planetą i zmienia naszą perspektywę na to, co robimy, na to, co robiliśmy w swoim życiu. Tak było przynajmniej w moim przypadku. Już samo to, że spacery po lasach są przepisywane na receptę w wielu krajach. Nie wiem, czy to się zwało chyba Shinrin-yoku, z Japonii się wywodzi. Pomysł kąpieli leśnych i olejki eteryczne, prawdopodobnie olejki eteryczne, które unoszą się w lasach, mają lecznicze działanie na nasze ciała, działają przeciwstresowo, jakby same plusy. To jest też coś wśród tych ludzi, którzy tu się pojawiają,
co nas łączy, mamy bardzo dużą jakby chęć do tego, żeby przebywać w naturze, żeby z niej korzystać, z ich ostatnich skrawków, że tak powiem. No i naturalne budownictwo, to jest duża część. Jak tu przyjeżdżałem, nie miałem zielonego pojęcia, jak bardzo dużą częścią mojego życia stanie się budownictwo w ogóle. No ale jak chce się zbudować wioskę, to chyba logiczne, że budowania będzie sporo. Jest sporo tego naturalnego, nie ukrywam, że jest też konwencjonalne, co mnie nie zawsze cieszy. Mam taką mieszaną relację ze styropianem, czy pianką poliuretanową, jak mogę, to unikam. Eksploruję właśnie te naturalne sposoby budowania. I to, co widzicie na zdjęciu, to jest moja słomiana chatka, którą zbudowałem w tamtym roku za właśnie jakieś 5000 zł. Budżet musiałbym zaktualizować, bo dokupiłem parę rzeczy, jestem na etapie budowy pieca, ale o mojej chatce za chwilę. Dzieje się dużo innych rzeczy związanych z naturalnym budownictwem i właśnie tym przykładem jest dom Marty Juska, który powstał w tym roku. I od niego zacznę, bo on jest bardziej tradycyjny. Jest to dom szkieletowy, wypełniony kostkami słomy, który mieliśmy okazję budować warsztatowo z Ryszardem Bilińskim i z Kasią Bilińską na warsztatach. W sensie Marta z Juskiem. Ryszard prowadził warsztaty razem z Kasią, a mieliśmy tu całą ekipę. Był też Rafał, którego jakby się można przyjrzeć, pewnie znajdziemy gdzieś tam na zdjęciu. Więc było pięknie patrzeć, jak szybko powstaje tego typu konstrukcja, bo to był tak naprawdę tydzień za tygodniem, warsztat za warsztatem i bardzo szybko spod ziemi wysunęła się konstrukcja. Później wypełniliśmy ją kostkami i teraz cała budowla jest już otynkowana, na zewnątrz jest płaść dachu. Piękna sprawa. I to, że można budować, nie trzeba wynajmować ekipy budowlanej, tylko można budować z przyjaciółmi, można budować nawet z nieznajomymi. Ja tak robiłem z racji tego, że prowadzę jakieś tam swoje media społecznościowe. Udało mi się nawet skrzyknąć ludzi, których totalnie nie znam, przyjechali i mi pomogli, ale warsztatowo jakby też totalnie się da, co mocno ogranicza koszty potrzebne do budowy takiego domu, o czym pewnie mogliście usłyszeć wczoraj na wykładzie. Jeśli nie, to odsyłam do wykładu Józefa Chromika, który pewnie jest gdzieś tam dostępny w nagraniach na żywych siedliskach. Tutaj już wypełniona ściana i tynkowanie wapnem na zewnątrz. Uczyliśmy się przeróżnych technik. Józek przebranżowił się z budowlanki na naturalne budownictwo i teraz buduje tylko i wyłącznie w tej technologii, więc też eksperymentuje na różne sposoby. Tutaj nakładaliśmy tynk, nie wiem jak to się profesjonalnie nazywa, taką natryskownicą, ale też robiliśmy to ręcznie. Tutaj taki troszkę mniejszy projekt, ale cały czas wydaje mi się, że całkiem spory. Małpi Gaj zbudowaliśmy w tym roku też taką, powiększyliśmy swój Małpi Gaj, na którym spędzamy też sporo przestrzeni w ciągu roku, gdzie możemy zaznać naturalnego ruchu, poruszać się jak małpy. I prowadziliśmy warsztaty. Był Marcin Banat, który ma, jeśli chcielibyście spojrzeć, co ten gościu wyczynia z belkami i z linami i jakie plac zabaw jest w stanie budować, to na Strefie Balansu na Facebooku znajdziecie jego projekty. Tutaj zdjęcie z budowy takiego pięcionogu, po którym można się wspinać i bawić. I to nie jest plac zabaw dla dzieci tak naprawdę przeznaczony. Robiliśmy go z myślą o sobie i są tam przeróżne huśtawki, drabinki, wysoko umieszczone również. Głównie chyba wysoko. Dzieci oczywiście też są w stanie z niego korzystać, ale to taki mały projekt, ciekawostka. Jest tam cudowna lina zawieszona na skraju takiego, no, urwiska, dużo powiedziane, górki, na której, która działa lepiej niż kawa. Wystarczy się poujać parę razy i po prostu uśmiech na twarzy, tętno wyższe, cudowna sprawa. Stodoła po poprzednim właścicielu, która znajduje się na terenie, w tamtym roku zyskała nowy dach, a w tym udało nam się przerobić ją z takiej gospodarczej na bardziej społecznościową. Mamy cały czas boksy dla koni, które są po prawej stronie tego zdjęcia. Tam trzymamy
wszystkie potrzebne nam materiały budowlane, rzeczy od uli, tak naprawdę wszystko, co związane z ogrodem, cokolwiek się tam nie zmieści. Ale obecnie stodoła wygląda mniej więcej tak, w ogóle zmieniła swoje oblicze i to jest to przestrzeń społecznościowa, taka otwarta na wszystko. Prowadziliśmy tam w tym roku przeróżne warsztaty, imprezy, koncerty. To jest takie miejsce, w którym młodzież spędza sporo czasu. Markus ma też swój zespół i robi sobie z niej studio do nagrań. Pozdrawiam Przebiśniegi, jego zespół. I udało się też organizować w tym roku wiele warsztatów, ale właśnie jednym z takich cudownych latem była Pura Vida, coś co udało się Markusowi zorganizować. To była taka przestrzeń tak naprawdę, w której wszyscy artyści, którzy się tam pojawili, takie warsztaty artystyczne, mieli przestrzeń na to, żeby poprowadzić też coś swojego, jak podzielić się swoimi umiejętnościami i te wszystkie osoby, które widzicie na zdjęciu podczas posiłku, każdy z inną zajawką, albo ktoś, pamiętam ten moment, jak idę przy stodole i patrzę, przy kurniku siedzą ludzie i rzeźbią w drewnie kury. Ktoś inny wylepia kury z gliny. W ogóle ktoś przywiózł stół do garcarstwa. Obok Ada chyba malowała pejzaże. Ktoś uprawia jogę, ktoś inny robi muzykę w stodole. Ktoś jeszcze inny pieli w ogródku, czyta książkę, leży na hamaku. To miejsce rzeczywiście wtedy wyglądała jak taka żywa, tętniąca życiem osada. To pięknie było to zobaczyć, bo widzę w tym przyszłość. Widzę w tym przyszłość i Markusowi udało się zrobić też już drugą część obozu i za chwilę będzie trzecia zimowa i mam nadzieję, że to będzie rosło, że ci wszyscy ludzie, którzy przyjeżdżają, będą mogli korzystać z tej przestrzeni i będą mogli, mam nadzieję, być tu częściej i dłużej też. Jeszcze zdjęcie z koncertu. Mieliśmy parę prywatnych koncertów, to jest piękne, też cudowna sprawa. Budowaliśmy nad stodołą też taką przestrzeń, w której moglibyśmy przyjąć gości. Niestety nie mam aktualnych zdjęć, ale tu Andrzej wstawia drzwi. Nad boksami jest taki pokoik, w którym stoją obecnie cztery łóżka, trzy łóżka i jeden taki materac spory, dwuosobowy, i sporo osób tam nocowało w tym roku, czy nasi goście, przyjaciele, czy wolontariusze, więc powoli też otwiera się taka przestrzeń dostępna dla innych i jest jej coraz więcej. Żywność. O żywności już trochę powiedziałem, ale tak, tak mniej więcej. Mimo że na początku roku wydawało mi się, że jest mało takiej energii, że myślałem, że nie będzie dużo się działo w tym roku, bo nie było zbyt dużo takiej inicjatywy, że będzie się dużo działo, więc zacząłem uprawiać warzywa, tak niby z myślą o sobie, ale okazało się, że jednak trochę przeholowałem i tej żywności było na tyle dużo, że momentami żywiła i 10-15 osób, które tu przyjeżdżały z tego małego, dzikiego ogrodu, tak naprawdę mocno permakulturowego i też wydawałoby się, że zaniedbanego, gdzie niby jej nie widać, a wynosiłem ją po prostu skrzyniami. I dużo żywności trafiało też w ogóle do ludzi, do Warszawy wyjeżdżało w paczkach, gdzie mogłem oddać tak naprawdę za co łaska, odsprzedać czasami i mieć jakieś środki do tego, żeby robić dalej to, co robię, i inwestować w to miejsce. Tutaj suszone zioła, mięta bez, szałwia, święta bazylia, kocimiętka, tak naprawdę wszystko, co jestem w stanie zebrać dziko w naturze, na łąkach, ale też głównie ze swojego ogrodu suszę i staram się, teraz na razie przechowuję, ale widzę, że jest to coś, co przydaje się nie tylko mi, ale też i ludziom wokół, więc jest dużo możliwości dochodu. To miejsce zaczyna generować tyle energii i tyle jest ruchu, że tak naprawdę jest dużo alternatyw do tego, żeby przerzucić swoją dotychczasową pracę, jeśli ktoś chciałby z czegoś zrezygnować, na coś, co dzieje się tutaj. Czy to prowadzenie warsztatów, czy właśnie produkcja żywności, zioła, jakby robiłem mnóstwo kombuczy w tym roku, w końcu jakby wytwarzanie czegoś, nie kasowanie, wiecie, na kasie fiskalnej gdzieś tam pik pik,
Biedronce rzeczy, tylko tworzenie, nie? Jakby i karmienie ludzi. A propos lokalnej społeczności też poznaliśmy w tamtym roku Marcina, który ma gospodarstwo ekologiczne 20 km stąd. Marcin, możecie zobaczyć jego stronę otwartezźródło.pl. Marcin razem z Martą otworzyli RWS, Rolnictwo Wspierane Społecznie, czyli taka inicjatywa, w której ludzie z miasta, nie tylko z miasta oczywiście, mogą wykupić abonament u rolnika, miesięczny, półroczny, roczny, i w zamian za to dostają co tydzień, co dwa tygodnie, raz w miesiącu. Marcin chyba co tydzień dostarczał jedną skrzynkę warzyw do Warszawy dla 11 rodzin i miałem okazję suplementować go w tej jego linii dostaw, więc jakby to też jest piękna sprawa, że mogę karmić coraz więcej osób, a to jest też coś, co czuję, że lubię robić i chcę to robić. Więc polecam podobne inicjatywy, żeby zaopatrzyć się u lokalnego rolnika, niekoniecznie zawsze ze sklepu. U nas wiem, że to był pierwszy rok Marcina i jeszcze sporo musimy się nauczyć, ale myślę, że sporo nauki w tym było i mam nadzieję, że kolejny będzie lepszy. Mam nadzieję, że też w kolejnym roku będę w stanie bardziej wspomóc tą inicjatywę. Tutaj zdjęcie naszej spiżarni jeszcze z pierwszego roku wypełnionej po brzegi słoikami. Tak to wyglądało właśnie ten rok po pandemii, jak zaczęliśmy uprawiać tu żywność. Dynie na półkach, ogórki, fasolka, tak naprawdę wszystko, co się dało złożyć w słoiki, gdzieś tam jeszcze jest w głębinach naszej piwnicy, mamy sporo zapasów. No myślę, że to istotne, że tak na zimę nie wyobrażam sobie żywić się czymś innym, gdzieś chociaż suplementować tą żywność, którą sam wygenerowałem. A tak mniej więcej wyglądały moje posiłki w ciągu roku, już tak od momentu maj, czerwiec, to tak naprawdę w 99% byłem w stanie żywić się z tego, co na miejscu. Nie miałem piekarnika, więc musiałem kupić chleb, jakiś ser niestety też nie, ale w przyszłym roku może już pojawi się koza, może się zrobi jakieś sery, może jakieś owce, może jakaś krowa. Zobaczymy, jest więcej osób, więc coraz bardziej samowystarczalni, nie? I słomiana chatka przed Państwem to jest właśnie ten domek w konstrukcji, bez konstrukcji tak naprawdę drewnianej, samonośna konstrukcja, na niej dach ze wzajemnie zakleszczających się belek. Ja totalnie nie mam żadnego wykształcenia w budowlance, żadnych umiejętności wcześniej nie miałem. To było takie porwanie się rzeczywiście z wiedzą, którą miałem z YouTube'a i z jakichś blogów. Bardzo dużą inspiracją dla mnie był Marcin Krzeszewski z Kalpapady, który zbudował tak naprawdę identyczny dom, w którym mieszka już 8 czy 9 lat, tylko troszkę mniejszy albo dużo mniejszy. Po prostu przeskalowałem sporo rzeczy i zacząłem budowę. Przez to, że ten dom tak naprawdę nie ma konstrukcji drewnianej, duża część kosztów jakby odpada, drewno swoje kosztuje. Tutaj po prostu są kostki słomy poprzebijane kijami leszczynowymi, tak żeby złapać 2-3 warstwy razem. No i tak się buduje ściany. One do pewnego momentu naprawdę ruszają się lewo-prawo, ale w momencie, kiedy postawimy na nim dach, na ścianach dach i to wszystko dociąża tą konstrukcję, wszystko się stabilizuje, później idzie na to warstwa tynku, więc dom stoi już teraz drugi rok. To będzie jego druga zima, ma się świetnie. Jest parę rzeczy. Jest takie powiedzenie, że pierwszy dom buduje się dla wroga, drugi dla przyjaciela, trzeci dla siebie. I teraz już wiem, że jest w tym sporo prawdy. Ale jest dla mnie to taki dom eksperymentalny mocno i zbudowany w duchu właśnie technologia naturalna, zero waste, z recyklingu jak najwięcej rzeczy i przede wszystkim nisko budżetowo. Bo ważne było dla mnie to, żeby móc budować coś, nie mając bardzo dużych środków finansowych i z lokalnych produktów. Tak naprawdę słoma jest od sąsiada z pola, drewno jest od mojej działki i od sąsiada z lasu. Dach jest też taką niestandardową konstrukcją.
bo jest poszyty plandekami poreklamowymi z tutejszego topazu sklepu. Więc tak wyglądała chatka pod koniec tamtego roku. Okna udało mi się zdobyć na OLX-ie, niektóre za darmo dostałem od przyjaciół. Drzwi także dostałem za darmo od Gosi właśnie z ich byłego domu. To duże okno, które stoi pod ścianą, to z lokalnej remizy, jak wymieniali, więc koniec końców ten budynek to naprawdę nie wymagał dużych inwestycji, szczególnie, że ja już nie miałem za dużo pieniędzy po tym, jak kupiłem działkę na to, żeby inwestować kolejne dziesiątki i setki tysięcy w budownictwo. Środek otynkowany gliną, na zewnątrz też glina, na koniec będzie wykończona wapnem, na górze świetlik. To już zdjęcie z początku tego roku. Tutaj drzwi jeszcze nie zdążyłem wstawić drzwi tamtej zimy. Nie było też okna, więc zabite słomą, że tak powiem. Bardzo dużo osób w ogóle przyjechało w tym roku w to miejsce, więc miało okazję tynkować ten dom, jakby mieć możliwość zanurzenia dłoni w glinę i zobaczyć, jakie to przyjemne. I też w jakiś sposób takie medytacyjne zajęcie, które nie wiem, też wydaje mi się, że jest dobre tak dla samej psychiki człowieka. Sporo osób było w stanie czasami wyżyć się wręcz na ścianach, w końcu rzucając tam gliną jak należy. Inni po prostu mogli się zanurzyć trochę w siebie i tynkować. Prowadziliśmy trochę warsztatów też z tego, z budownictwa. Nie tylko na domu Marty Juska, ale też na moim przyjechało sporo osób. Bardziej na wolontariat niż na warsztaty. Ale no, pięknie jest, dla mnie też jest pięknie obserwować, jak przyjemnym materiałem jest glina, jest słoma i rzeczywiście, że to działa. Jak pięknie akumuluje teraz ciepło w domu, kiedy już na zewnątrz jest zimno, ściany cały czas mają 16 stopni Celsjusza, mimo że palę tam taką małą kuską. No i rzeczywiście sporo osób, dzięki Wam wszystkim, tym, którzy byli, nie będzie ich na zdjęciach, za obecność i tworzenie tego miejsca. Był u mnie też Jonathan Ramsey, którego możecie kojarzyć z kanału Ramsey United. Nagraliśmy ponad 5 godzin materiału, powstały z tego 3 filmy, sporo rozgłosu w sieci no, jakby piękna sprawa, dostałem tyle pozytywnych wiadomości, tyle nowych osób pojawiło się w przestrzeni dzięki temu. Z drugiej strony było tego tak dużo, że w którymś momencie też mnie w jakiś sposób przytłoczyło, ale chciałbym dzielić się tym wszystkim, co tu się dzieje bezpośrednio w mediach społecznościowych i pokazywać. Jakby sam szukam, ja nie jestem ekspertem, nikt z nas tutaj nie zbudował wcześniej wioski i tak naprawdę uczymy się żyć wspólnie i robić te wszystkie rzeczy, ale chcielibyśmy się dzielić, uczyć, dlatego prowadzimy warsztaty, prowadzimy zloty. Tak, dzięki, Jonathan, że byłeś. Miałem nadzieję, że ugoszczę go jesienią, tak mu obiecałem nawet, że spotkamy się na jesień w chatce. Przy ciepłej herbatce, czy jakichś ziółkach przy piecyku, a się okazuje, że jestem daleko w tyle, bo olałem sobie trochę budownictwo i jednak było budowanie wioski, różne inne zajęcia i ogrodnictwo, no ale nadrabiam zaległości przed państwem akumulacyjny piec rakietowy, który ma zadanie ogrzać mi ten dom. Piękna sprawa w ogóle, nie wiem czy słyszeliście kiedyś o takim rozwiązaniu? Bardzo efektywnie spala drzewo w porównaniu z takimi otwartymi kominkami, gdzie 90% czy nawet więcej ciepła ucieka prosto w komin i na zewnątrz. Ten piec ma specjalną ławę akumulacyjną. Komin idzie po podłodze, tak naprawdę. Widzicie tą rurę, która zakręca i wychodzi z tyłu w ścianie. Cała ta rura przez całą tą drogę oddaje ciepło do nabudowanej na niej glinie, przez co na zewnątrz, tak naprawdę, w zależności od tego, jak długi komin zbudujemy, prawdopodobnie, ale powinno wylatywać tylko i wyłącznie dwutlenek węgla i para wodna o temperaturze 20 około stopni. Wszystko zostaje w pomieszczeniu.
Mówi się o tym, że takie piecyki są w stanie spalić nawet 5 razy mniej drewna w porównaniu z na pewno z tą kozą, którą mam obok. Efektywność w takich piecach spalania wynosi 90 ponad procent, 95 nawet. Nie wiem, jak będzie w przypadku mojego. To jest pierwszy piec, który buduję i dużo się uczę, ale działa. Już działa, już go odpalałem. Wyglądał właśnie na jego konstrukcji jest beczka na kominie. Tam temperatury podobno potrafią dochodzić do 1200-1400 nawet stopni, więc w ogóle spalamy wszystko, co możliwe. Oczywiście proces rozgrzania to jedno, ale jak już się pali i mamy te wysokie temperatury, to wszystkie, nie ma mowy o sadzy i o jakichś olejkach, które pozostają gdzieś, osadzają się w kominie. Wszystko jest spalane. I dlatego na końcu mamy tylko dwutlenek węgla i parę wodną. Tak mniej więcej wygląda piec już ukończony. Widzicie tą ławę akumulacyjną, ona ma około podobno 40 stopni. Pewnie w zależności od tego, jak dużo w nim napalimy, ale też palenie w takim piecu wygląda zupełnie inaczej niż w takim, którym w tradycyjnym trzeba ciągle dokładać paliwa. Tutaj pali się powiedzmy godzinę, dwie. Dziennie on bardzo szybko spala ze względu na wysoki ciąg, który generuje. Dlatego nazywa się też piec rakietowy, ze względu na to, że wydaje ten charakterystyczny dźwięk, taki jak rakieta, jakby startowała. I całe ciepło, które zaakumuluje, ono wystarcza nam na kolejny dzień, na kolejne dwa, w zależności od tego, co się dzieje na zewnątrz i jak dobrze mamy zaizolowane pomieszczenie, oczywiście. Bo w moim przypadku to obecnie jeszcze kuleje. Tak, więc mam nadzieję, że niedługo go ukończę. Jestem na etapie oblepiania komina gliną. Pięknie jest widzieć, że on tam, sprawdzam sobie kamerą termowizyjną, utrzymuje te 50-60 stopni w tej gryle gliny, która jest wokół pieca. No i barakowóz jest jeszcze jedną z takich konstrukcji, w której mieszkałem tak naprawdę cały ten sezon, od marca, jak tu przyjechałem, aż do tego momentu. Obecnie korzystam, goszczę u Gosi. Mam taki pokoik dostępny, z którego chodzę, buduję, dokańczam to, co mam dokańczać, ale większość sezonu mieszkałem w barkowozie, który też budowała Gabi. Symultanicznie razem ze mną w tamtym roku. To było w tamtym roku, czy 2 lata temu, już mi się miesza. Niby spędziłem tu 3 lata, a wydaje mi się, że jakbym był tutaj z dobre 10. W każdym razie kupiła barakowóz, dobudowała do niego konstrukcję takiej antresoli i no jakby wyremontowała go na tyle. Miał być to taki domek tiny house i całoroczny, jednak już teraz wiem, że no jest tam trochę za zimno. Trzeba by non-stop palić w kozie te 5-10 cm izolacji to trochę mało, do tego nie jest on dokończony, więc hula w nim wiatr. Więc tyle, ile na zewnątrz, tyle jest w środku. Latem, z racji tego, że to trochę taka puszka, taka szklarnia metalowa, to bardzo szybko się nagrzewa i mogłem mieć te 40 stopni latem. No ale jest to mój dom na zdjęciu Gabi z piecykiem w tym pierwszym roku już ustawionym. A to zdjęcie już z tego, przestrzeń za barokowodem, która teraz jest zabudowana przestrzenią do suszenia ziół i takim skromnym warsztatem. I zdjęcia z momentu, kiedy się tam wprowadzałem jeszcze w marcu. Ludzie się śmieją, że to taka moja stróżówka i rzeczywiście tak się czuję. To jest, nie wiem, 16 metrów kwadratowych może, licząc z antresolą, ale mam tam wszystko. Przestrzeń, w której żyję, warsztat, jakby robiłem tam sadzonki, rosły rośliny i piękny widok oczywiście na całą przestrzeń, na którą się opiekuję w tym panoramicznym oknie, tak naprawdę drzwiach tarasowych ustawionych w drugą stronę. Więc budziłem się tak każdego ranka i mogłem iść prosto do pracy. Albo to też jest cudowne zdjęcie z środka sezonu, pole namiotowe przed barokowozem, ludzie przy ogniskach, ogród i oczywiście wieczny plac budowy. To jest jeszcze taki domek, który obecnie powstaje, 35 metrów kwadratowych, zaraz tutaj obok mnie, dobre 20 metrów w lesie brzozowym, jego nie widać na zdjęciach z drona, ale obecnie ma już dach, też konstrukcję postawił Józef razem ze swoją ekipą.
Bardzo sprawnie też miałem okazję uczestniczyć przy przestawianiu paru ścian, pokryli dachem. Niestety miał być ze słomy i gliny, ale okazuje się, że chyba nie będzie. Chyba nie będzie. Na tym postawię kropkę. Będzie konwencjonalnie z OSB, ocieplony różnymi tam sposobami, w które nie chcę się zagłębiać. Ale jest taka, powstaje taka przestrzeń, taki domek, w którym na pewno będziemy mogli kogoś przyjąć, czy dla znajomych, czy dla gości, bo no, rzeczywiście jest taka potrzeba, żeby lokować czasami gdzieś ludzi, ale sporo osób mieszkało w tym roku po prostu albo w polu namiotowym, albo przyjechało swoim busem, samochodem, spali w hamakach. Nawet jeszcze niedawno miałem gości przy 0 stopni i spali w hamakach, jakby niesamowite. Czy ten pokoik nad stodołą, powstaje sporo przestrzeni. No i to chyba mniej więcej tyle. Nie wiem, jak jesteśmy z czasem, kiedy wpuszczam kolejną osobę, ale tak, gdybyście chcieli zobaczyć więcej tego, co się dzieje tutaj w przestrzeni, skontaktować się ze mną, to zapraszam. Chyba najłatwiej mnie dorwać na Instagramie. Mam kanał na YouTubie, na którym też staram się wrzucać sporo rzeczy. Na Facebooku jestem rzadziej i mam też Patronite. Jeśli ktoś chciałby w jakiś sposób wesprzeć to, co tu robimy i co się dzieje, to jestem mega wdzięczny. I tak, to można obserwować tak naprawdę cały sezon na Instagramie, w codziennych relacjach, to, co się dzieje na miejscu. Staram się wrzucać wszystko, co tylko jestem w stanie, i dzielić się tym, co wokół. No i ten YouTube, na który staram się wejść coraz bardziej, jest ciężko jest znaleźć czas na to, żeby nagrywać, montować, jednocześnie budować wioskę. Ale jestem w tym coraz lepszy i mam coraz więcej ludzi do pomocy, więc jeśli gdzieś tam wśród was jest ktoś, kto chciałby mi w tym pomóc, to też tutaj się ogłaszam, że zapraszam. Przydałoby się wsparcie. No więc chyba tyle mniej więcej. Będziemy na pewno organizować w przyszłym roku sporo warsztatów i ogólnie jest tak, że to miejsce chcę, żeby było otwarte na ludzi, więc jakby wszyscy, którzy się ze mną w tym roku skontaktowali, nawet jak było to dużo osób po premierze filmu, którzy chcieli przyjechać, koniec końców przyjechali, nikomu nie odmówiłem. Więc póki co jest na to przestrzeń, ale widzę, że jest coraz większa chęć do tego, żeby być tu, więc też nie wiem, jak będzie z tą otwartością, czy czasami to nie będzie wyglądało niedługo tak, że trzeba będzie przyjechać albo na warsztaty, albo na jakieś zgromadzenie, zlot raz w miesiącu, czy coś w tym stylu, bo to rzeczywiście jest wyczerpujące, żeby non-stop. Miałem taki okres 2 miesięcy, gdzie codziennie tak naprawdę oprowadzałem nowych ludzi po terenie i to jest coś, co kocham robić, w ogóle pokazywać i rozmawiać i mówić o permakulturze, o tym, jak uprawiać żywność, o różnych rozwiązaniach, które się tu dzieją, ale też było to mega wyczerpujące i co odczuwam, nie tyle co fizycznie, co psychicznie. Rzeczywiście nie było tego momentu. Człowiek niby uciekł z miasta, żeby być wśród zieleni, wśród natury, ale no, zbudował jako wioskę i tak naprawdę jest tu momentami więcej ruchu niż w mieście. Takiego przynajmniej bardzo jakościowego ruchu. Tak.